Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. To jest kapliczka Amany, jeżeli dobrze pamiętam, i idziemy dalej. Troszeczkę się tutaj przestraszyłem ostatnio, bo tutaj potworki lubią wyskakiwać z wody na niczego nie spodziewających się przechodniów i takim przechodniem byłem ja. Tylko, że tym razem już będę się spodziewał, więc mam nadzieję, że znowu nie będę piszczał jak dziewica orleańska, kiedy coś na mnie skoczy. A poza tym też takie iskierki unoszące się nad poziomem wody sugerują, że tam jest właśnie ktoś. Ale z racji tego, że oni są w wodzie, to najlepiej działa włócznia błyskawic na nich, więc może by to dziabnąć? Ale strzelenie ją w wodę wcale dużo nie zabiera, muszą się troszeczkę wynurzyć. Zresztą zobaczcie sami, nic. Kompletnie nic, ale jak się wynurzy, to już więcej. Ale nie, spokojnie, podejdźmy. Pchnijmy, wymachnijmy. Pchnijmy, wymachnijmy. No, dobra, na szczęście drugie pchnięcie zadziałało. Kupłacz... Ło, ej, one zostawiają takie przydatne przedmioty? To skoro tak, to ja może sobie włączę teraz sygnet złotego węża, który poprawia dropy z przeciwników. Znaczy sprawia, że są bardziej częste, nagminne wręcz. Ej, jednak! Co prawda nie jak dziewica orleańska, ale jednak delikatny krzyk był. Skąd się wziął? A zresztą, czy to ważne? Dobra, chodźmy dalej, tutaj teraz tego trzeba pchnąć. Wymach niestety, przecież piruet nic nie robi, tylko pchnięcie działa, więc fajnie byłabym nawet wyczekał ten moment. No okej, tu jest chatka. Czyżby to była ta kapliczka Amany? No dobra, jeszcze tego, na wszelki wypadek. Doskoczę. Pięknie! Dobrze. Kukła człowieka? Serio? Pastylki z czerwonych pijawek. Nie, to nie wiem co to jest, ale fajnie, że coś tam dropują. Okej, ktoś jest jeszcze w pobliżu, żeby na mnie zaraz nie skoczył. A, no dokładnie. Proszę bardzo. Dziob. I pchnięcie. No póki nie zaatakują, to naprawdę... I znowu kukła człowieka. Nie, naprawdę warto tutaj będzie farmować, jeżeli kiedyś mi kukiełek zabraknie. Albo nawet jeżeli już wszystkich przeciwników wytnę, tych wodniaków powiedzmy, czających się pod powierzchnią wody, no to użyję żaru ascezy, bo wtedy pewnie też będą zrzucały to samo. No ale okej, wchodzimy. Powolutku, delikatnie. No nie zapukałem. Trochę ze mnie świnia. O! Dzień dobry. Ale ta plama krwi. Wiecie co, skoro i tak mam 11 tych butelek, to może sobie wypiję. Aha, i teraz tak, sprawdźmy jak ktoś poległ. Aha, czyli grube wciry, grube wciry, grube wciry i no i wciry tak grube, że aż śmiercionośne. Dobra. Napis mi zasłonił chyba najważniejszą część tej pani. Znaczy twarz, oczywiście, że twarz, pewnie, że twarz. No spójrzcie, no twarz zasłania, nie? Jak wiedziałyśmy. Jak, czemu liczba mnoga? Aha, i to tyle? We are here to sing to those bound by death and dark. Co, czy jestem chyba z jednym i drugim związany? Tak mi się wydaje. We will sing here forever, as we always have, from long, long ago. We know nothing of the world outside. No to wyjdźcie, kurczę, no wiem, że to jest ładnie, ale bez przesady. For we will never leave. No czekaj, aż klątwa nad wami ciąży, co jest grane? King Vendrick? No, pewnie. But what is a king? Taki koleś w koronie. Szef. Szef wszystkich szefów. Nothing of the world outside. O ja. For we will never leave here. No to jej nastawienie mi się nie podoba. When we sing, the little ones dance. Jakie maleństwa? The little ones grant comfort. To those who bear death and dark. This is what we were taught. Coś jeszcze? Is there anything wrong? Perhaps this will help. No, co mi dała, co mi dała, co mi dała? Gładki, walwisty kamień. Nie no, może... This is all that we can do. Może pomoże, ale... Inaczej, ja te gładkie, jedwabiste kamienie sobie zostawiam, nie używam ich, bo w sumie mam estusy, mam klejnoty życia, rozżarzone i tak dalej, ale zostawiam je sobie i rzucam ptaszkowi do gniazda, do ptaszkowi z pierwszego, czy tam drugiego, czy może nawet trzeciego odcinka, no bo w przeciągu troszeczkę na samym początku zabawiłem zbyt długo, no i tam mogę dostać za to, nie wiem, sztaby tytanitu nawet, więc no, nie ma sensu nawet tego używać, to byłoby marnotrawstwo. Okej, wiadomość, kobieta, więc spróbuj głowa.
Co, serio? Miałbym ją zabić? Taką bezbronną, leżącą sobie... A właśnie, moment, ona ma nogi? Znaczy, podejrzewam, że mogą być pod sukienką schowane, ale pewności mieć nie mogę. Dobra, pogadajmy jeszcze ostatni raz. Aha, dobra, czyli gadka się zapętliła, więc przeczytałem jeszcze tą wiadomość. Uważaj na klątwę. No dobra, tarcza dużo mi nie pomoże w kwestiach klątwy, ale... No dobra, czyżby to było wszystko? Tutaj, w tej chatce, no to lecimy dalej, tylko nie wiem jak, dlaczego tyle plan krwi tam było. No ale okej. Widocznie pani, jak już się podniesie, kiedy ktoś ją zaatakuje, to okazuje się bardzo trudnym przeciwnikiem. Oj, shit. No ale patrz, nie jest zanurzony i pędz po wszystkim. Ej, faktycznie, kiedy one śpiewają, maszkary się wynurzają? Nie, niemożliwe. Ej, ale widzicie tą białą kropkę tam, tam daleko? Tam, moment zresztą. Żeby nie było niedomówień. No tam, mniej więcej. Tam coś pewnie będzie, ale wiem, że jak pójdę dalej, zbyt daleko, to wpadnę w czeluść tej wody. Już z niej nie wyjdę. Ale okej, dobra, biegnie tutaj ktoś z klanu arcysmoka, coś z sekty. No ale dobrym pchnięciem chyba pozamiatamy. No właśnie. Dobra, buława arcysmoka. Aha, i tym przedmiotem, który wcześniej zdobyłem, którego nie byłem w stanie ogarnąć, to były buty, ale buty sekty arcysmoka są słabe, więc nie będę ich ubierał. No patrzcie, zdecydowanie mniej, kiedy są pod wodą, nie? Ale to jest dziwne akurat, no bo przecież prąd rozchodzi się w wodzie dosyć ładnie. Woda jest świetnym przewodnikiem prądu. Zresztą ładne maszkary, nie wiem, czy to o te maleństwa jej chodziło. Wątpię. Okej, trafię w tamtego z takiej odległości, no jak sądzicie? Znaczy, moim zdaniem nie, ale spróbować można, uwaga. Kurde, ruszył się ten drugi, no to teraz pobiegną już w dwójkę. Super. Jak? Jakim cudem ty nie trafiłeś tego? Oh shit. Ej, ale jest takim koksem, że nawet na takim turbo failu jakoś się pozbierał. No dobra, to ich dam radę namierzyć. Pewnie, że tak. Dziob. Dobra, ruszy się do mnie. No, oczywiście. A kurczę, dobra. Jeszcze poczarujmy troszeczkę. Ej, nieźle. Z tym pójdzie tak samo fajnie. Ej, no oczywiście, czyżby jeszcze lepiej niż prąd? A dobra, niczego nie zostawiliście, żadnej kukły. A niech was gęś kopnie. Dobra, idziemy dalej. Ale gdzieś tutaj może być jeszcze jeden. No właśnie, tam chociażby. Widzę te świetliki, czy tam refleksy świetlne unoszące się nad wodą. No dobra, no to jak nie można tam, to chodźmy tu. Do jaskini. A w jaskini, o! Jakaś maszkara, ale... No właśnie, tak coś sądziłem, że za dużo tych świetlików tutaj było. To może mroczną sferą. A może w tego. Ej, mniej więcej tyle samo zabiera, co wielka, ciężka strzała dusz, więc... Będę tego używał nagminnie. Dobra, jakąś kukłę? Coś, ktoś, jakoś coś? Nie obraziłbym się wcale. O, naprawdę długo nie grałem i chyba już tu nawet byłem. Opróżniłem tą skrzyneczkę, ale tu się chyba z tego co pamiętam, no właśnie, tu się nie przecisnę. Więc chodźmy dalej. No, faktycznie byłem tu. Tak, bardzo dobrze pamiętam. Tu może być boss, więc wielka, magiczna broń na mój wielki, królewski miecz. No, i z grubsza jestem gotowy, no. To włócznia i zapraszamy. O cholera, ładnie to wygląda. Na szczęście bossa nie ma... Ej, chyba tam widzę ognisko nawet. Okej. Okay. Pełen chill. Albo nie taki pełen, tam się coś dzieje. Tam ktoś czymś do mnie strzelił. Chyba samonaprowadzającą strzałą dusz. Dobra, trudno. Trzeba być cały czas w ruchu, żeby nie dać się tym trafić. Na szczęście mogę tu się turlać do woli. O, ej, to są kobiety. O, shit. Nie lubię zabijać kobiet. Nawet w grach. Znaczy, nawet w grach. Ej, to zawsze miało to, ja bym zabijał w życiu realnym kobiety i byłoby mi z tego powodu przykro. Ale dobra, już jest po niej. Jakaś maszkara wyszła. Przypadkiem może do mnie? Nie. No to mogę tą jedną machnąć, która jest tutaj. Tylko właśnie gdzie? Gdzie ona była? Tu i z prawej strony. No właśnie. Jest i ona. O, ho, 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 ho.
widzę zarzucenie ofensywnego zaklęcia na broń naprawdę polepsza ten damage. Ale tak naprawdę, solidnie. Aha, dobra, tutaj nie skąpię się. Nie, na szczęście nie, ale... O cholera, raz mnie trafi, może być krucho. Uff, dobra. Najwyższy czas, żeby się napić. Oczywiście, ognisko rozpalimy. No ej, inaczej, nie znam człowieka, który by nie rozpalał ognisk, bo po... niby... Dlaczego miałby tego nie robić, ale to ten przystanek już nie był właśnie potrzebny. Co z tego, że uzupełniłem sobie wszystkie zaklęcia i tak dalej, ale teraz wszyscy przeciwnicy znowu zrespawnowani. Okej, a czy z tej strony jakoś? A, dobra, sorry, najpierw przeciwnik. A, jednym doskokiem. Oj, za słabo. No chyba, że... Troszeczkę jeszcze sobie poczarujemy. Dodatkowo. Dobra, jak sądzicie, mogę iść tędy? Czy się skąpię? Nie, raczej mogę. Dobra, tylko teraz tak, to są czarownice, tak? Dobra. Więc pchnięcie. Delikatny zamęt. Dobra, jedną strzałę zgarnąłem, trudno. Ale drugie już postaram się nie zgarnąć, bo to już byłby troszeczkę wstyd. Dziob! Nie, uwielbiam ten cios na pełnym sprincie. Taki backhand mieczem. O! Nie zbliżaj się! No. Okej. Okay. Klęnąć ich życia. O, tu widzę, idzie na górę wejść. Nie, jednak nie idzie. No, wreszcie piruet wszedł, tak jak powinien. Nie, ale na pewno to idzie wskoczyć jakoś. Chociażby o, w ten sposób. Wiadomość głosi, że chwalmy słońce. No okej, okay, niech będzie. Jestem pierwszą osobą, która oceniła tą wiadomość. Okej, okay, tu ktoś zginął. No tam na pewno wpadnę. Dobra, chodźmy tu. Ej, ja myślę, że to jest stały ląd. Tutaj widzę i tak brodzę w wodzie. Troszeczkę. Znaczy, obawiam się, że naprawdę obiorę złą trasę i wpadnę. I tyle będzie z mojego życia. Więc od stałego lądu do stałego lądu. Ej, tam jest przejście i tego jestem pewien. Też pewien. W Dark Souls nie można być pewnym niczego. O, trochę głęboko. O. No, na szczęście na takim krótkim dystansie nie trafia. Aha, tam rzecz następna. No ej, no przecież miało być turlanie, czemu się nie poturlałeś, piecho? Ło, więcej niż jedna chyba. O, shit! Ej, nie, 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 nie! I strzała w plecy jest po mnie. Nie klejnot, Estus. O, shit, 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 shit. Estus. Zdążysz? Okej. Okay. No, pff, dobra. Tutaj widzę jakieś kamienie, więc chodźmy tędy. Zdążę. Ej, na trzy razy. Bez magicznej broni. Oj, oj, oj. No, ale się otworzył teraz na cios. Łożesz, kurde! Ja cię pamiętam bardzo dobrze. Nie, ucieczka. 3, 3, 3, 3, 3. Zdrowy dystans. Łyczek ze Stusa. No i teraz już nie jestem ograniczony tylko do... własnego oręża. Mogę też czarować, więc rzucimy w niego parę razy. O kurcze, zapomniałem, na co oni są mocarni. Nawet wtedy już byli. Dobra, to więc może pokos. Bo on szybko się nie zbiera z tej ziemi. Ale dalej tylko 600. Shit, mało. Może emisję mocy więcej? No pff, ale trafiłeś! Ło. Ej, nie jest źle. No okej, okay, dobra, już wykończmy go mieczem. Kulturalnie i klasycznie. No chodź, no chodź, zrobisz jeszcze krok do przodu, to doskoczę do ciebie, no. Come on. Come on. Ach, no dobra, nie chcesz, to nie. A w ogóle nie wiem, gdzie on się schował, że go nie widziałem. Ej, no gdzie uciekasz? Chodź, ja tam nie mogę wejść. W sumie chyba mogę, skoro on może, to czemu ja mógłbym... To znaczy, czemu ja nie miałbym mieć takiej możliwości? No, pchnięciem go. Dobra. Zostawiłeś coś? Powiedz, że coś zostawiłeś. No, rzecz ty świnio, no. Później będę się tam starał dostać. Choć nie, tam nie ma przejścia w sumie. No ale tam, w tamto przejście już bardziej. Dobra, ale kolejna chatka. No, czyżby miś puchatek w środku? Chatka misia puchatka? Nie, wątpliwe bardzo. No to byłby największy twist chyba, jaki był do tej pory w Dark Souls. Okej, okay, zwykła pochodnia. Ewentualnie mogę odpalić swoją.
Spróbuj życie i wiwat dla przyjaciel. Duża dusza dumnego rycerza i stary rozżarzony klejnot życia. Okej, a tutaj? Przed tobą upiór. No, może być, sorry. No, jakoś bardzo mi nie przeszkadzają przeciwnicy w Dark Souls, bo bez nich by było bardzo, ale to bardzo nudno. Ładnie, to prawda, ale nudno. To nie jest upiór przecież, to jest rycerz. Sekty! Okej. Kolejna buława i kolejne buty. Ale dobra, one dalej strzelają. Aha, ja sobie drzwi zamknąłem jeszcze. No jak pięknie. Ło, ej, sporo was, więc pozwólcie. Bam, bam, bam! No szybko, machnij. Okej, tu w kolumnę, bardzo dobrze. Estus. Dobra, postaram się, żeby też w kolumnę trafiło. Okej. Na speedzie, pełnym, brocząc w wodzie. No. Nie, naprawdę, podoba mi się ten miecz. A! Shit. Więc skrzynia po lewej stronie, pojadasz tam. Jak wpadnę tu na śmierć, to się obrażę. Ale nie. Dobra. Oczywiście da się to wyciąć. O kurde. No ja go tam widzę. Moment, on przedostanie się przez to? To czy ja się przedostanę, na pewno. No ale okej, co tam najlepiej działało? A może włócznią? Błyskawic? No czemu nie mogę namierzyć? No właśnie. Dobra, jedna. Druga. O, żeż, fy! Shit. No jakbym mnie złapał, to bym ładnie padł martwy. Bo podejrzewam, że ten chwyt w dalszym ciągu jest śmiercionośny. Nieważne, na którym jestem levelu. Okej, jeszcze ostatnią chyba zdążę. A! No i po mnie. I dziękuję bardzo. Zjadł mnie. 19283 duszyczki do odzyskania jeszcze. No dobra, dojdziemy tam. Tylko po drodze bardzo łatwo o jakiś błąd. A to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy wielu przeciwników walczących na większym dystansie. No trafić też w sumie mnie jest bardzo łatwo. Nie, dobra, użyjmy sobie kukły człowieka. Okej. Przysiądźmy jeszcze raz przy ognisku. Dobra, jakieś znaki przyzwania może coś? Nie. No to idziemy sami. Tylko teraz tak, to jest pełno maszkar, no właśnie. Dobry unik nie jest zły. Ale ten już nie wyszedł. Ej, też wyszedł, ale jestem, kurczę, dzisiaj naprawdę sprytny i dobrze walczący. Okej, tylko teraz nie wiem, którzy będą do mnie strzelać. Też wszyscy, ale nie wiem, którzy będą już teraz, od razu. Tamta. Inaczej, muszę wszystkie znowu rozwalić, niestety. Trochę beton, ale... Ale krzyczą! Ej, faktycznie, zapomniałem już, że kobiety zabijam w ten sposób. A, tutaj trzeba obchnięcie. Ej, ale tego też na szczęście nie zgarnęłem, dobra. Oj, słyszałem jakieś chrupnięcie za mną. Nie, dobrze, ale ci duzi się nie respawnują na szczęście. Okej, tylko którędy najbezpieczniej? Chyba będzie tędy. Dobra. Tak, tu jest maszkara. No ale dobra, chodźmy. Muszę odzyskać te dusze, to jest priorytet na ten moment. Chyba, że to naprawdę gdzieś zaraz wpadnę w odmęty tej wody. Jest zbyt głęboko, żeby wyjść. Okej, tutaj za winklem. I nie wie jeszcze, że ja wiem, że ona tam jest. Okej, a jak sobie radzicie z ogniem? Ehehe, nie tak dobrze. Oj! Fuksik, ale zawsze jest jeszcze druga gdzieś. Ej, przy okazji to jest przedmiot, którego wcześniej nie zauważyłem. Płomyk. Już kolejny, bo chyba poprzedniego też jeszcze nie wykorzystałem. Okej. Ej, a w sumie to wygląda jak ten. Nie Anor Londo, tylko... No, kurczę, teraz sobie nie przypomnę oczywiście. Ale ta lokacja, która była pod Firelink Shrine w Dark Souls 1. Tam też było, powiedzmy, dużo wody, duchy, upiory. O, shit. No dobra, no to już no, mogłem uniknąć tego, jeżeli bym się postarał. Ja w sumie też nie wiem, dlaczego jeszcze nie łyknąłem sobie Estusa. Nie wiem, dlaczego taka zaćma umysłowa mnie teraz złapała. Dobra. Dead. No! Jednak się respawnują, a jednak się respawnują. Dobra, ale muszę koło niego przebiec, sorry.
będę na takim większym dystansie na pewno bezpieczniej się czuł. Dziwne, czemu ci się respawnują, a tamci w przeciągu nie? Szkoda. Dobra. Oj, dwóch. I to dosyć blisko. Okej, nie, muszę ich pozamiatać, żeby później nie było przykrych niespodzianek. Szkoda, że kukły człowieka żadna nie zostawiła. A może tylko wtedy, jak je na lądzie rozwalę. Dobra. Chodź, spróbuję cię wyciągnąć. Okej. Dobra, jest i ona, i jest martwa. I jak tam? Nie, niestety nic. Ale okej, póki ten będzie stał tam w miejscu, to jestem w stanie go trafić czymkolwiek. Bam! No właśnie, ale niestety się przemieścił. Ale nie na tyle, żeby go nie... No kurczę, no jednak chyba na tyle. Dobra, z największą dozą ostrożności piechol, więc włócznią błyskawic, bo to jest chyba najbardziej ofensywne z moich ofensywnych. Zaklęć. Znaczy cudów w sumie. Siląc się bardzo na poprawność. Okej, dobra. Jeszcze trochę? No ale czemu nie mogę go namierzyć? No przecież jest tak blisko. Już przecież salamandrę w dole tam wtedy namierzyłeś, a teraz nie możesz takiego tłuściocha. No dobra. Mroczna sfera. Bam. I dead. Która z moich wiadomości została oceniona? Ej, dobra, tam widzę swoją kuleczkę. Dobra, to misja ratunkowa. Z wyciągniętą tarczą oczywiście, no bo jak żeby inaczej. Aha, sorry, zapomniałem, że to pewien moment trzeba poczekać i teraz dopiero mogę się wturlać. Przyspieszając cały proces otwarcia drzwi. No dobra, już mam 5000, tam 20 prawie. O, znak przyzwania. Potrzebuję jakiejś pomocy? Felicja śmiała! Pewnie, bo ona się pojawi od razu. Bo bankowo żaden gracz nie ma takiej ksywy. Bankowo nie. Dobra, jest Felicja śmiała. Momencik. Żeby wam udowodnić, że to nie jest na pewno inny gracz. Ukłon. I co ona na to? Nic, ale ma fajną lancę. Co prawda, moim zdaniem, bardziej by się danowała na jazdę konną. No ale wypieprzaj tej! Felicja. Zresztą walcz sobie, walcz. Ja ci oczywiście pomogę. No ale większość i tak muszę zrobić sam. Gdzie ona leci, nie? Gdzie ona biegnie? A zresztą dobra. Pozgarnę na siebie ich strzały. Przynajmniej pewną ich część. No jak ja mogę mnie trafić tego? Shit. Uhohoho, widzieliście jak poleciała? Ładnie. No ja... Nie, 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 nie. Oj, nie. Oh no. Dobrze, że na Felicję. Łyk, szybki łyk. Dobra, kulanka. Ej, Felicja, coś bardzo w ciebie chcą trafić. Celują w ciebie wybitnie. Okej, tu wejdę? Też nie. Cholera, no przecież... No tutaj też nie? No, ale beton, no czemu nie mogę tu wejść? Mówię, co najwyżej sobie pochodnie odpalić. No, tędy już się udało. Szczęście moje. Kukła? Powiedz, czy kukła? Szkarłatna woda. Inaczej, każdy przedmiot przyjmuje z uśmiechem na ustach. No, patrzcie to. No przecież wcześniej takie ładne uniki, a teraz jaka trzoda. Ej, ale Felicja, chodź tędy. Bo ty jesteś widocznie za gruba, żeby pójść tam. Ej, ło. Kolejny przeciwnik. Dziob go. I jeden i drugi. Raz. Dobra, klejnoci, choć co prawda już bardzo mało ich mam. Ale zgarnęła to na klatę. Ej, nic tam nie było na pewno? Ej. A czy aby na pewno? Dobra. No to teraz pozostaje tylko tą rozwalić. Pchnięciem. Albo dwoma. Ale krzyczą. O holender, sporo tego, więc nie, idźmy po kuleczkę. Bo mogą we mnie zaraz trafić tak poważniej. Felicja, idziesz do mnie, czy poleciałaś tam? Poleciałaś tam, okej. No to liczmy, że ona da sobie radę. A ja bardzo chcę zdobyć tą skrzynkę. Więc... włócznia błyskawic, kilkakrotnie rzucona, powinna skłonić tego oto jegomościa przede mną do ruszenia w moją stronę. Aha, no super, już dwie zmarnowałem na same krzaki. No jak świetnie. Ale chyba jestem tak daleko, że on w ogóle nawet nie ruszy do mnie. No pewnie, on będzie stał w kącie, no co za kretyn. Dobra, to jeszcze z dwie. I będzie spokój. No dokładnie. 2200 na moje konto. Jesteś Felicja już?
Świetnie. Ej, nawet stusy ma. Ale bardzo mało odnawiają, albo ona ma bardzo dużo wrzucone w witalność. Pospolity owoc. Dobra. No to miała być skrzynka podobno. Suknia pieśniarki i pierścień życia plus 2. Wywiad dla pierścień. Mamy na serio? Daje tak dużo? Sprawdźmy to. Pierścień życia, pierścień życia, pierścień życia. No już mam jeden plus, coś plus jeden, plus dwa i zwykły. Dobra, sprawdźmy ile tak właściwie mi daje. Ej nie, sorry, nie włączyłem go. Brawo! Dobra, powiedzmy, że zapamiętałem ile mniej więcej i teraz go ściągnijmy. Zbyt mało, żeby było to opłacalne. Wolę mieć oczywiście swój pierścień Starego Słońca. No bo on mi uratował skórę już nie raz. No okej, Felicja, to będziesz tutaj stać? No to chodźmy. Coś mi się wydaje, że jeszcze z bossem zawalczymy, ale wiecie co? Z Felicją jeszcze? Chyba nie, właśnie. Tak, zrobimy to z Felicją, ale już zrobimy to, kochani, w następnym odcinku. To ja się z wami w tym momencie żegnam. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!